Sprawdź, czy wektory u i v mają ten sam kierunek i zwrot. Dwa wektory mają ten sam kierunek, czyli są względem siebie równoległe, wtedy, gdy istnieje taka liczba alfa różna od zera, że u można zapisać jako alfa razy v. Sprawdźmy, czy ten warunek obowiązuje dla naszych wektorów U i V. Czy znajdziemy taką liczbę alfę? Podstawmy współrzędne naszych wektorów. Pod U wstawiamy współrzędne minus 13,8. Alfę pisujemy. Pod V wstawiamy współrzędne 13,4 i minus 2. Możemy teraz wektor V przemnożyć przez alfę, czyli lewą stronę przepiszemy. A każdą ze współrzędnych wektora V będziemy mnożyć przez alfę. I dostaniemy alfa razy 13 czwartych, to może zapiszmy, że to jest 13 czwartych alfa. I alfa razy minus 2 to jest minus 2 alfa. Otrzymaliśmy równanie. Po lewej stronie równania mamy współrzędne jednego wektora, po drugiej stronie równania mamy współrzędne drugiego wektora. Kiedy dwa wektory są sobie równe? Wtedy, kiedy mają odpowiednie współrzędne takie same. Czyli pierwsza współrzędna wektora po lewej stronie jest taka sama, jak pierwsza współrzędna wektora po prawej stronie. Czyli utwórzmy z tego równanie. Dostaniemy, że minus 13 to jest to samo co 13 czwartych alfa. Możemy rozwiązać to równanie, czyli chcemy obliczyć alfę obustronnie mnożymy przez 4 trzynaste. Więc mamy minus 13 razy 4 trzynaste, to jest alfa. Trzynastki się skracają, czyli dostajemy minus 4, to jest alfa. Drugie współrzędne również muszą być takie same. Czyli teraz otrzymamy równanie 8, to jest to samo co minus 2 alfa. Obustronnie podzielimy przez minus 2 i dostaniemy 8 na minus 2, jest minus 4. To jest alfa. Ponieważ z obu równań dostaliśmy y, tę samą alfę, to jest alfa wynosząca minus 4 i tu również alfa wynosi minus 4, wnioskujemy, że taka alfa istnieje. Gdyby wyniki były różne, oznaczałoby to, że taka alfa nie istnieje, przez co y, moglibyśmy wnioskować, że wektory u i v nie mają tego samego kierunku. W naszym wypadku wektory u i v mają ten sam kierunek. Pozostało jeszcze pytanie, czy wektory u i v mają ten sam zwrot. Wektory będą miały ten sam zwrot, jeżeli alfa będzie dodatnia. Natomiast, jeżeli alfa będzie ujemna, wektory mają zwrot przeciwny. W naszym wypadku nasza alfa jest ujemna. Czyli mamy przypadek numer 2, co oznacza, że nasze wektory będą miały przeciwny zwrot.